Cześć widzowie. Light Jagami był geniuszem, na którego drodze znalazł się notatnik śmierci, mający moc zabicia każdego, o ile zna się imię, nazwisko i twarz ofiary. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie potęgę Light'a. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subaj i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Light, będąc tylko licealistą, nazywany był bogiem i przez wielu był też tak traktowany, ponieważ te i misa byli w niego zapatrzeni, z racji, że po znalezieniu notatnika Light postanowił oczyścić świat z nieprawości i, jak sam przyznał, pragnął stać się bogiem nowego świata, na początku zabijając więźniów za pomocą wiadomości i laptopa swojego ojca, który był wysoko postawionym policjantem mającym tajne informacje. Light charakteryzuje się pracowitością, talentem i nadnaturalnym geniuszem, będąc wysoko spostrzegawczym i uzdolnionym w rozwiązywaniu problemów. A także był niezwykle uzdolniony w tworzeniu planów i ich wykonywaniu. Ponadto Light był bardzo popularny pośród swoich rówieśników i uwielbiany przez swoją rodzinę, ale przez masę pochwał związanych z jego osobą i inteligencją stał się później niesamowicie arogancki i pyszny, co doprowadziło do jego upadku, w którego wyniku zginął. Największą mocą Lighta jest jego inteligencja, dzięki której był w stanie walczyć z równie genialnym i najlepszym na świecie detektywem znanym jako L. Lawliet z czego Light wielokrotnie planował swoje następne ruchy i przewidywał posunięcia Ela, który przecież rozwiązał każdą sprawę, której się podjął, przy czym godne podziwu jest to, że wyniki egzaminów Lighta zawsze są jednymi z najlepszych w kraju i już w szkole pomagał swojemu ojcu rozwiązywać naprawdę trudne, kryminalne sprawy. Light jest również przerażająco dobrym aktorem i manipulatorem, co najlepiej widać, kiedy zmanipulował i doprowadził do śmierci Naomi Misore, która była wysoce inteligentną agentką FBI. Jego rodzina go nie podejrzewała zwiedziona jego zachowaniem, któremu uległ też Sam El, który wielokrotnie wahał się czy Light jest Kirą, co sugeruje, że Light może oszukać każdego, skoro udało mu się przechytrzyć i zabić najinteligentniejszą osobę na świecie, którą oczywiście był detektyw L. Godne podziwu jest to, że Light praktycznie dokonał niemożliwego, ponieważ zabił a raczej doprowadził do śmierci w wyniku swojej manipulacji ziningami Rem, czyli Boga śmierci, który z reguły jest nieśmiertelny. A kolejną zdumiewającą akcją Lighta było pozbycie się agenta Reya Penberra z racji, że aby dowiedzieć się jak się nazywa, by go zabić, Lightu kartował napad na autobus, gdzie wykorzystał dobroć agenta, który pokazał mu swoje dokumenty, co umożliwiło Lightowi pozbycie się go i uzyskanie dokumentów innych agentów. W rezultacie działań Lighta zginął jeden z bogów, ojciec Jagamiego i masa ludzi, gdzie mówi się, że ofiary można liczyć w setkach tysięcy, bo nawet jeżeli Light tylu nie zabił, to miało to ogromny wpływ na świat. I co niesamowite, Light najpewniej sam stał się szyningami, na co wskazuje opiekun Lighta Ryuk, który wspominał Lighta, kiedy akurat przyszedł do niego szyningami łudząco podobny do Jagamiego, przy czym ten Shinigami był nowy, co nie może być zwykłym zbiegiem okoliczności. Kiedy szyningami odchodził, Ryuk wprost zaczął zwracać się do Lighta, z czego Jagami mógł stać się bogiem śmierci przez potrzebę zapełnienia luki w miejsce REM, jak i dlatego, że Light zabił najwięcej osób w najkrótszym czasie w historii szyningami i ludzi, którzy otrzymali notatnik. Więc król wszystkich szyningami mógł sprawić, że Light wszedł w jego szeregi, co jest niemal pewne, bo użytkownik nadatnika nie może pójść do nieba ani piekła, a nie było lepszego kandydata od Lighta. Podsumowując, Lightiegami był człowiekiem zyskującym status Boga i wręcz stającym się Bogiem, a także był tym, przez którego przestępczość spadła o 90% z racji, że wszyscy bali się gniewu Kiry, mającego, jak mogło się na początku wydawać, wszechmoc i wszechwiedzę. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film. Jeżeli film Cię spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!